internetowa telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość. Dziś głosy słyszałbym interesujące litwy kielbice. Daj spokój, nikt nie chce. Tak, teraz, co ty no trochę tam, gdzie tam, co tam, no to tam też taki, co ci, co tam. Subskrypcie minutę. Zobacz, co znalazłeś. Antykryst jakiś mi tu nabywał. Dajcie no to tutaj. Krupca fuks. Antykryst. Krupca. Krupca fuks. Krupca zeks. To są fragmenty naszych utworów, które znajdują się w tej książce. No i jakby, no jeżeli puszczamy je naraz, 20 minut, użytkownik, odbiorca może mieć wrażenie, że jest to chaotyczne, ale jednak jeżeli robi, czy doświadcza się tego, a potem się przeczyta naszą książkę, to wtedy wszystko się fajnie układa. I myślę, że to chyba o to nam chodziło. No tak, no stale jesteśmy porównywani do futurystów i rzeczywiście była taka inspiracja na początku. I zarzuca się nam, że to już było, to zrobili futuryści. I rzeczywiście no, korzystamy z wielu patentów, które oni wynaleźli. Tak samo jak poeci, którzy są klasycystami, korzystają z wynalazków tradycji klasycystycznej, a my korzystamy z tradycji awangardy. A różnica jest taka, że futuryści nie mieli komputerów i nie tworzyli interaktywnych utworów i pokazów multimedialnych. My dzięki technologii jesteśmy w stanie ich pomysły w pełni zrealizować, bo niektórzy futuryści, mam wrażenie, mieli masę pomysłów, ale nie mieli narzędzi, żeby to zrobić, a my mamy te narzędzia. To się nazywa Cyfrowe Zielone Oko, taki mini zbiór adaptacji wierszy Czyżewskiego i przerobili je na takie, powiedzmy, tekstowe gry, to nie jest linearnie zapisany wiersz, tylko elementy się tam mieszają, jedna reakcja z jednym słowem powoduje reakcję z trzecim słowem i tak dalej. I właśnie dlatego się zająłem Czyżewskim, bo wydaje mi się, że on był przede wszystkim takim poetą, który no trochę się nie zrealizował w tym futuryzmie do końca, bo miał na pewno pomysły, które wykraczały poza możliwości techniczne tamtych czasów. I ja byłem to w stanie odczytać, jakby mi się wydawało, że to nawet są instrukcje do tego, jak to trzeba zrobić. Czerpali ze słowa pisanego i łamanie tych zasad języka było jakby łamaniem w ogóle światopoglądu i obrazu w ogóle całego świata, bo wszystko to, co nie były gazety, nie było jeszcze telewizji, radio dopiero jakby powstawało. I wtedy jak oni łamali zasady ortografii, to myślę, że to było bardzo prowokacyjne i musiało robić ogromne wrażenie.
to my po prostu łączymy różne media. No, żyjemy w tym momencie w takim świecie, że jednak wykorzystanie tych wszystkich dostępnych nam mediów no jest chyba dobrym rozwiązaniem. I żyjemy w świecie interdyscyplinarnym, więc dlaczego by nie korzystać z tego? Prawda? Ktoś może zadać nam pytanie, że mówią ludzie nam, że na przykład na SP robią też animacje, prawda? Ale my robimy te animacje z pewną świadomością tradycji literackiej i w naszych utworach, zarówno w audio, jak i w tych wizualnych samplach, widzimy bardzo dużo odniesień do literatury. Jakby to jest performance, prawda? Ale z dużą performance, który powstał na gruncie literatury jednak. Internetowa telewizja Podkarpacie. Pokazujemy rzeczywistość.